Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Posłuchaj cytatu pewnego. Żaden ptak nie wznosi się za wysoko, jeśli korzysta z własnych skrzydeł. William Blake. Właśnie. Jak to odnieść do naszego życia? W ten oto sposób. Jeżeli działasz, realizujesz się w czymś, chcesz osiągać cele i chcesz robić to wyłącznie sam, bo uważasz, że ty sam najlepiej wiesz, jak to zrobić, nie chcesz żadnej pomocy, wsparcia, nie chcesz wzorować się na nikim innym, to tak naprawdę czeka cię duże zmęczenie, frustracja i możesz nie zrealizować tego, co chcesz, możesz się do tego zniechęcić. Ale jeżeli podejdziesz do tego w zupełnie inny sposób, bo korzystanie z czyjejś pomocy nie jest niczym złym. Jest wręcz taką świadomością, że połączenie sił, czyjeś wsparcie może doprowadzić cię do tego, że dany cel zrealizujesz. Jednym z form wsparcia może być rodzina. Mogą być przyjaciele, osoby, które będą mówić ci, że poradzisz sobie, że dasz radę, że to jest ten moment, ten czas na zrealizowanie tych rzeczy. I tutaj właśnie warto otaczać się takimi osobami, które cię wspierają, które pozytywnie cię motywują, dodają ci energii. Warto tutaj wykonać ćwiczenie, o którym kiedyś ci mówiłam, czyli koło relacji, gdzie oceniasz osoby ze swojego najbliższego otoczenia i to pokazuje ci, kto jest dla ciebie tą siłą wspierającą. Ale również, jeżeli chodzi o takie wsparcie, to zastanów się, czy umiesz delegować zadania, bo to też jest forma wsparcia. To, że ty będziesz potrafił odpowiednio delegować zadania i to, co mogą inne osoby wykonać, będzie stanowiło dla ciebie pomoc, wsparcie. Ty nie będziesz musiał się tym zajmować. Więc zastanów się, czy potrafisz delegować, a jeśli nie, to być może warto zacząć to robić, uczyć się tego delegowania i zaufania przede wszystkim do siebie i do innych. Ale to też spowoduje, że razem daleko zejdziecie. Tak jak ty będziesz stanowił wsparcie dla swoich przyjaciół, dla swojej rodziny, tak oni dla ciebie będą stanowić wsparcie. Jeżeli ty będziesz umiał w pracy delegować, to wspólne działanie spowoduje, że razem dalej zajdziecie. Kolejna rzecz, kolejna taka forma tego wsparcia, żeby móc rozwinąć skrzydła i zajść daleko, to wzorowanie się na tych, którzy już osiągnęli to, co ty chcesz. To też jest taka forma wsparcia. Osoby, które zrealizowały taki lub bardzo podobny cel do twojego, już tę drogę mają za sobą, wiedzą, jakie błędy mogą się pojawić, jakie zagrożenia, i warto na nich się wzorować, to może stanowić dla ciebie bardzo duże wsparcie w twoich działaniach. Więc zastanów się, w jakiej formie ty możesz rozwinąć skrzydła, gdzie możesz szukać takiego wsparcia. Czy w postaci przyjaciół, rodziny, którzy będą dodawać ci energii, czy poczujesz, że to jest ten moment, w którym należy zacząć delegować zadania, czy też wzorować się na kimś, kto osiągnął twój cel. Możesz oczywiście te trzy rzeczy połączyć i to byłoby takie chyba najlepsze rozwiązanie, żeby te trzy aspekty, trzy formy wsparcia połączyć i móc z nich korzystać. Zastanów się, co już możesz zastosować i czy też uważasz, że połączenie tych trzech form wsparcia ma bardzo duży sens. Trzymam za ciebie kciuki. Cześć!